naśladować jego sposób życia. So I have to be, you know, so open that I have to imagine the world the way he sees it in order to be really tolerant. Więc muszę być na tyle otwarty, że niejako muszę się wcielić w tą drugą osobę i patrzeć na świat przez pryzmat jego światopoglądu. She says that we cannot be attached to our own opinion like a mollusk is attached to its shell. Więc nie możemy być jakby przyzwyczajeni do własnych, trzymać się własnych przekonań, tak samo jak żółw trzyma się własnych, powiedzmy, skorupy. So if we mimic the other way of life in our own mind, no? Więc jeśli będziemy naśladować innych, gdy idzie o naśladowanie tutaj światopoglądu, wcielania się w jakiś sposób życia, then we begin to understand the role that contradiction can play in our own reason. Więc wtedy możemy dojść do wniosku, jak bardzo pozytywną rzeczą jest właśnie, są właśnie sprzeczności naszych własnych myśli. We are enriched by the contradiction of the other. Jesteśmy ubogaceni tą różnorodnością sprzeczności, prawda? So, then comes the fourth stage in this slippery slope. I tutaj przechodzimy do czwartego etapu z kolei. It's not just tolerating the difference, it's the right to differ. Więc prawo do różnienia się, jakby celebrowanie, festiwal różnorodności. Which creates this festival of diversity. No? Właśnie jakby tworzy ten festiwal różnorodności. We must nurture and we must have a positive interest for differences. And that's why this is so much in a multicultural society. Musimy być pozytywnie nastawieni do wszelkich różnic i stąd dzisiaj właśnie taka nachalna propaganda tak zwanego multikulturalizmu. In a book printed by the UNESCO, this agency for cultural education. Według tej książki pod tytułem Education to Peace, czyli edukacja na pokoju, wydanej przez UNESCO. It's, they say, understanding diversity means to extend our own identity. It is to enrich our identity in the contact with the other. Takie podejście zakłada według tej książki pielęgnowanie pozytywnego zainteresowania różnorodnością i szacunek dla odmienności. I was thinking about that when Sister Michaela was speaking this morning, because this, they say, the religion that has this more positive, tolerant attitude is Hinduism and Buddhism. Zwróciłem na to uwagę, gdy rano Sister Michaela zwróciła uwagę na właśnie te zagrożenia duchowe, że dzisiaj mówi się, iż właśnie te elementy takiej pozytywnej różnorodności przede wszystkim można odnaleźć właśnie w hinduizmie i buddyzmie. Because each person has a place, was given because of this transmigration of soul, no. And has to represent that paper, and so it's whatever it does, it's okay. Więc jakby ze względu na charakter tych religii, człowiek jakby przenosi swój sposób myślenia w inne miejsca, swoją religię, swoje zasady, więc skoro tak, to musi być to czy coś dobrego. So they say, I'm sorry to say this in front of ladies, that both the policeman and the prostitute are representing God's role. Więc według tejże zasady, chciałbym przeprosić na początku panie, iż według tej zasady policjant i prostytutka mają swoją rolę do odegrania w społeczeństwie. And they can reach each other. I upokacają się nawzajem. So, this festival of diversity eliminates any possibility of social want. Więc ten festiwal różnorodności automatycznie eliminuje możliwość bądź konieczność istnienia jakichkolwiek norm społecznych. It is forbidden to forbid. Zabranie się zabrania. And they say that privacy is not just the right to privacy, it's not just what you do at home. It is your way of life. Więc właśnie prywatność tutaj jakby nie ogranicza się do moich czterech ścian, ale również do sposobu, w jakim wyrażam się społecznie. Tak? Więc muszę cały czas mieć na uwadze te normy i tą różnorodność. So if you are a naturalist, no, you have the right to go on the streets naked. Więc jeśli ktoś jest naturystą, to ma prawo wejść na lasa naked.
na ulicę. Recently there was a debate in the European Parliament during which Viviane Reding, the Commissioner for Human Rights. Ostatnio w Europejskim Parlamencie odbyła się debata, gdzie komisarz do spraw praw człowieka said that if a Dutch homosexual married to another Dutch comes to Poland. Jeśli holenderski homoseksualista, jakby to powiedzieć, wyjdzie za mąż na innego holenderskiego homoseksualisty i przyjedzie do Polski, he doesn't come alone, he comes with his state. On nie przyjeżdża jako, można by powiedzieć, sam, ale przyjeżdża również ze swoim statusem. So he comes as a married man to another man. Więc przyjeżdża mąż ze swoim mężem do innego kraju. So he has the right to bring his partner, and so that his partner enjoys in Poland the same right that he enjoys in Poland. Tak, aby mąż męża mógł cieszyć się tymi samymi prawami, jak i mąż męża cieszy się w Holandii. And they say, there is a directive about free movement in Europe, no? That was already worded like 8 years ago to make this possible. This interpretation I gdy idzie o taką interpretację, była już na ten temat dyrektywa, na którą debatowano jakieś 8 lat temu w Parlamencie Europejskim. So, you see, this will be really the festival of diversity. No? Tak będzie wyglądał właśnie festiwal różnorodności. Because then also, we could say the drug addict in Amsterdam, no, he is able to go and take his drug in a drug tea shop, no, there in downtown. So he could say, well, my status of drug addict, a Dutch drug addict. So I need to have here too, no, a tea shop to be able to go and take a drug myself. Tak samo narkoman holenderski, który przyjedzie do Polski, też może powoływać się na prawo do różnorodności i domagać się dostępu do tych samych narkotyków w Polsce, takich jakie są właśnie w Polsce. So, now that we have seen the radical difference between the limited concept of tolerance in the traditional magisterium of the Church and the modern concept of tolerance. I teraz, skoro już dokonaliśmy takiej analizy porównawczej właśnie między tradycyjną nową Kościoła na temat tolerancji i jakby współczesną wersją tolerancji, we can see how this pseudo-tolerance it becomes in reality intolerant. Widzimy, jak de facto ta współczesna tolerancja bardzo szybko przeradza się tak naprawdę w nietolerancję. Maybe I will repeat a little bit things that Professor Buharz already said. But... I może powtórzę te rzeczy, o których wspomniał mój przedmówca. Nevertheless, you will tolerate the diversity, the festival of diversity here. Ale proszę tolerować nasz festiwal różnorodności w tym stole, tak samo. The first example, it's the European law about the European laws about making illegal any discrimination for sexual orientation. I tutaj chciałem zwrócić po pierwsze uwagę na taki przykład właśnie prawa europejskiego dotyczącego ścigania przestępstw dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. Before the 80s, these laws were against racism, mainly against Jews. W latach 80. zapanował nowy trend w orzecznictwie sądowym, by rozciągnąć przepis o zakazie dyskryminacji poza grupy rasowe, na tak zwane widoczne mniejszości. Oczywiście grupy rasowe przede wszystkim tutaj myślimy o mniejszości żydowskiej. Then they extended to the called visible minority. Ale jakby przerzucono potem właśnie tą definicję również na tak zwane widoczne mniejszości. Linguistic groups, Roms, or any other groups. Jakieś grupy językowe, na Romów chociażby. And then in the 90s they included sexual orientation as one of the grounds not to allow any discrimination. Natomiast na początku lat 90. homoseksualiści zaczęli być traktowani właśnie jako te widoczne mniejszości. I od tego czasu wprowadzono prawa zakazujące dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej. But
when they say sexual orientation, it's not just homosexuality, they also include transsexuals and bisexuals. Ale obejmują one nie tylko homoseksualistów jako takich, ale także inne zaburzenia seksualne, czyli biseksualizm, transseksualizm. I don't see any reason to stop there, because if someone's orientation is sacred, no, why they don't include, and I beg pardon of the ladies once again, of pedophilia, necrophilia, bestiality, or all these aberrations. I ze względu właśnie na ten festiwal różnorodności nie widzę powodu, aby na tym skończyć, jeśli czyjaś orientacja seksualna staje się nienaruszalna. Jeszcze raz przepraszam Panie, a to dlaczego do tego wykazu nie wpisać innych zboczeń seksualnych, czyli pedofilii, nekrofilii, zoofilii? In the UK, Tony Blair's law forbidding any form of discrimination for sexual orientation went so far that all Catholics, adoption agencies had to close because they were not allowed to discriminate the parents be given to the adopted children. Tak, przypadek Wielkiej Brytanii staje się pewnym paradygmatem w tej materii, ponieważ prawo Tony'ego Blaira nie pozwala na dyskryminację nawet przez te religijne ośrodki adopcyjne czy parafie katolickie wynajmujące na uroczystości ślubne swoje sale. And also parish halls cannot rent the hall anymore for weddings, because if they do that normally they have the wedding and the church and the party in the parish hall. They cannot rent anymore, because if they rent to an heterosexual couple, they cannot discriminate a homosexual couple. So now they have to close the parish hall for parties. Więc sytuacja absurdalna, ponieważ sale parafialne, które dotychczas były wykorzystywane przez normalne pary heteroseksualne do celebrowania ślubu, teraz muszą być zamknięte, ponieważ mogą być według prawa wykorzystywane też przez pary kochających inaczej. Well, to me the most incredible case was in Brighton. I taki punkt kulminacyjny osiągnięto w mieście Brighton w Anglii. There is a Christian home for aged people. Gdzie istnieje chrześcijański dom opieki społecznej nad osobami wieku podeszłym. They lost a subsidy, a town subsidy of £19,000. Stracili w grudniu 2008 roku dotację w wysokości 19 000 funtów. Because the municipal authorities concluded that the management of the home has shown institutional discrimination against homosexuals. Gdyż władze miejskie stwierdziły, że sposób zarządzania domem wykazuje dyskryminację instytucjonalną względem homoseksualizmu. Why? Because they refused to pass to the residents with who are all nannies and daddies, 80 years old, a questionnaire inquiring them about their sexual orientation. Nie zezwalając na to, aby ankietę zadawał starszym ludziom, ponad 90-letnim babciom i dziadkom, pytania dotyczące ich orientacji seksualnej. And by refusing to include photographs of elderly homosexual couples in their advertising material. Oraz nie godząc się na umieszczenie w swoich materiałach reklamowych zdjęć starszych ludzi żyjących w związkach homoseksualnych. So, now you are required to do publicity for homosexuality, not to be accused of being discriminating them. Więc teraz trzeba zdecydowanie pozytywnie ustosunkować się do homoseksualizmu, homoseksualistów, aby właśnie nie czyniono wobec nas zarzutu, że jesteśmy, że ich dyskryminujemy. But this is completely unjust. To jest całkowicie niesprawiedliwe. The Congregation for the Doctrine of the Faith, no, back in 92, published a document on discrimination of homosexuals. I Kongregacja Nauki Wiary 23 lipca 1992 roku wydała oświadczenie pod tytułem właśnie uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycję ustaw w sprawie niedyskryminacji osób homoseksualnych. It says that sexual orientation does not constitute equality comparable to race, ethnic background, language, etc. Stanowi ona, iż nie można twierdzić, że dyskryminacja ze względu na skłonność homoseksualną jest tym samym, co dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne itd. Because homosexuality is